z jednej strony jest to bardzo duża przyjemność, a z drugiej strony odpowiedzialność oczywiście. Nie chciałbym może przesadzać z tą odpowiedzialnością, dlatego że przyjemność tu zdecydowanie przeważa. To jest możliwość spotykania się w gronie osób, które mają podobny cel i podobnie myślą o tym, co mogą zrobić dla społeczeństwa, a z drugiej strony mają pewną zborność w myśleniu, w jaki sposób organizacje, nie tylko oni, mogą być zaangażowane do tej misji. Więc jest to z jednej strony przygoda, a z drugiej strony no jednak zapowiedź pewnych obowiązków, które są przed nami. Tak jak powiedziałem, przyjemnych. Wydaje mi się, że jest to wartość płynąca dla obu stron. Z jednej strony nasi partnerzy bardzo często mogą spojrzeć nieco inaczej na swoje aktywności, bo jako organizacje biznesowe mamy bardzo określone patrzenie na to, w jaki sposób rzeczy powinny być zorganizowane. Czasami jest to pewnie uciążliwe dla naszych partnerów, ale uczy pewnej dyscypliny organizacji, koncentracji na celu, też zarządzania zespołem i wolontariat kompetencji w rozumieniu pomagania organizacji, w jaki sposób ma funkcjonować, tutaj na pewno z naszej strony może być przydatny, ale z drugiej strony to, z czym przychodzą do nas organizacje, uczy nas trochę pokory, patrzenia na naszą misję przez pryzmat też odpowiedzialności społecznej, poprzez to, co tak naprawdę jest definiowane przez organizację jako wyzwanie społeczne, jako problem, który możemy pomóc w jakiś sposób rozwiązać. Więc to wydaje mi się obopólna, fajna współpraca.